że jest was tutaj tak dużo dzisiaj razem z nami, ponieważ będziemy pobijać rekord. Jaki rekord? Kto z was wie? Największego slajma będziemy robić, słuchajcie. Musimy zrobić ponad 150 kg tego ogromnego slajma, żeby tutaj pan Jakub Szczytkowski, który jest z polskich rekordów, uwzględnił nam ten rekord. Jak pan myśli, panie Jakubie, uda nam się? No ja mam nadzieję, że się uda. No, poprzedni rekord, który padł w Lublinie w zeszłym roku, to było 97,4 kg. Widzę, że tutaj zgromadziliście dużo więcej tego produktu, więc mam nadzieję, że uda nam się to wszystko wymieszać. Szanow jest znany z tego, drodzy państwo, że lubi pobijać różnego rodzaju rekordy, prawda? To już nie pierwszy raz jest pan tutaj z nami. Nie pierwszy. Oczywiście, że pobijaliśmy tutaj rekord na ilość osób z komórkami miodu na przykład. Oczywiście, z figurkami świętego Mikołaja, albo w czapce świętego Mikołaja, ponieważ Chrzanów, patronem miasta jest oczywiście święty Mikołaj. Kochani, bardzo się cieszę, że jest nas tak dużo tutaj. Jak widzicie, przygotowane mamy bardzo dużo kleju, ale nie zapominajmy, że są z nami nasze dziecięce gwiazdy, czyli nasze młode youtuberki. Na pewno już zauważyliście, że jest z nami Misia i ja, Michalina z kanału Misia i ja. Misia, zapraszam cię tu serdecznie. Słuchajcie, no jakieś brawa dla Michaliny! Witam serdecznie. Jest z nami, słuchajcie, Matylda ze Świata Matyldy. I są z nami dwie młode youtuberki, słuchajcie. Jest Everyday Alice, Alicja, zapraszam serdecznie z kanału. Oraz Świat w zasięgu Lenki. Słuchajcie, to właśnie one, witam cię Lenka, to właśnie one będą nam dzisiaj pomagały robić te ogromne slajmy. Michalina, ty lubisz takiego slajma dużego? Ja bardzo lubię ogólnie robić slajmy. Tak? A słuchajcie, ale to wam się tak nie przykleja do rąk? Nie brzydzicie się tego? Nie. Nie? No ale jak to tak jest? To jest przyjemne? No to jest takie w sumie przyjemne. A jak wy myślicie, jest to przyjemne? I pomożecie nam dzisiaj pobić ten rekord? No to super. Kochani, na początku zaczniemy my, ponieważ tutaj musimy dokonać pewnych procedur, w jaki sposób mamy zrobić tego slajma, a za chwileczkę, jak tylko rozpracujemy te wszystkie procedury chemiczne, to zaprosimy was, abyście wy razem z nami tutaj wspólnie własnymi rękami wyrabiali tego slajma. Później te wszystkie slajmy, które wy robicie, musimy wrzucić do tego naszego ogromnego basenu. No pogoda jest na szczęście taka, że moglibyśmy się dzisiaj tutaj kąpać, ale nie będziemy się. W tym basenie będzie taki ogromny slajm. I ten slajm, tutaj pan Jakub później oceni, czy udało nam się pobić ten rekord polski. No to co, kochani, zaczynamy? Dziewczyny, pomożecie nam? No to dobra, słuchajcie, ja zapraszam tutaj do mnie panów, którzy pomogą nam rozrobić tą magiczną, tego magicznego slajma. Cofnijcie się jeszcze, dzieciaki, troszeczkę do tyłu. Za chwileczkę tutaj na pewno każdy z nas, każdy z was do nas dojdzie i będzie własnymi rękami tego slajma robił. Ale ja na razie zapraszam tutaj pana Grzegorza, który jest głównym koordynatorem naszej receptury. Dziewczyny, zejdziemy sobie, chodźcie, zejdziemy sobie tutaj, wy będziecie, to jest wasze miejsce, będziecie tutaj nam pomagać. Oczywiście, słuchajcie, nie martwcie się, będzie sobie można później z dziewczynami zrobić zdjęcie, będzie można sobie dostać autografy, porozmawiać z nimi. Dziewczyny zostają z nami do samego końca, ale muszą nam tutaj pomagać, więc jak widzicie, w tej chwili następuje rozlanie do tych czarnych misk. A co jest nam potrzebne do zrobienia takiego slajma, jak myślicie? Oczywiście klej. I co jeszcze? Jakieś takie domowe sposoby. Aktywator. Aktywator. A jak nie mamy aktywatora, to co jest nam? Pianka do golenia taty. Dobrze słyszę? Kto z was lubi robić takie slajmy, słuchajcie? I robicie z wszystkiego, co macie, znając życie, tak? No właśnie. Słuchajcie, oczywiście w tym roku bardzo, bardzo wspomógł nas tutaj Tuban, firma Tuban. Gdyż właśnie jest sponsorem naszego wielkiego slajma i to oni przygotowali 150 litrów zarówno kleju, jak i aktywatora, który zaraz zostanie tutaj specjalnie zmieszany. Dziewczyny, pomożecie wlewać? To panowie wam...
chociaż tak na końcówce, żeby pomagać wlewać. Jak widzicie, mam tutaj jeszcze pewne dodatki. Są to brokaty różnego rodzaju, gwiazdki i wszystkie różne możliwe rzeczy, które można do tego slajma później wrzucić. Mamy też barwniki, więc ten slajm będzie mógł być albo bardzo kolorowy, albo w takim naturalnym kolorze. Słuchajcie, są z nami również kreatywne maluchy, które bardzo nam tutaj pomagają. Mają też również mniejsze, większe slajmy, więc jak będziecie chcieli, to spokojnie możecie później sobie w domu zrobić takiego slajma. O, wlewamy, zobaczcie, już nam coraz więcej tego slajma tutaj w tych naszych naczyniach jest. Za chwileczkę wy dojdziecie razem z nami. Za chwilę dojdziecie tutaj do nas, tylko musimy najpierw rozmieszać wszystkie produkty. Ojeju, ale nie przesadzaj, nie przesadzaj się. Najpierw, słuchajcie, klej, a później aktywator będziemy delikatnie w to wlewać. Najpierw musimy... Tutaj za mną, chcę się bardzo, bardzo pokazać, że jest z niego świetny tańcerz. Gratuluję, brawa jakieś dla Bartka, słuchajcie, na zachętę. Ale występujesz w jakiejś formacji, czy tak sam sobie wymyśliłeś ten taniec? Sam sobie wymyśliłem. No to gratulacje, super. Ale na razie zejdź, kochany, ponieważ za chwileczkę tutaj dzieciaki będziecie z przodu. Kochani, cofnijmy się troszeczkę, dobrze? Cofnijmy się, zaraz wszyscy z was wejdą tutaj do nas na scenę. Cofniemy się, widzę, że już przerwaliśmy tę naszą taśmę. Cofnijcie się, kochani. Cofnijcie się troszeczkę, o. I zobaczcie, teraz następuje mieszanie. I powoli będą panowie wlewać aktywator. Ja sobie zejdę, zobaczę, jak to nam wszystko tutaj się... Tu nasze młode youtuberki kontrolują, czy wszystko jest w porządku, czy dobre proporcje zostały zachowane. Możecie mieszać, dziewczyny, jak chcecie. Tak, spróbujcie mieszać. Trzeba mieszać i wlewamy aktywator. A ja mam YouTube'a! Dziewczyny, mieszajcie w jedną stronę i powoli będziemy wlewać aktywator. Ja mam YouTube'a! Ja mam nazwę pensję, co ty mieszać. Kochani, nic się nie martwcie, zaraz każdy z was będzie robił tego slajma, tylko musimy zmieszać dobre proporcje. I każdy z was będzie wyrabiał własnymi rękami. Już tutaj, słuchajcie, pomału widzę, że nasz slajm się już powoli wiąże. Mieszamy. Tutaj pan Jakub sprawdza, czy aby na pewno wszystko zostało wlane. Pani Marto! Tak, chcesz tu z nami? A no tak! No będziesz tu mieszał zaraz z nami. Ty masz też YouTube'a, tak? Ja się nazywam PES10. PES10 się nazywasz? No i super. Ja mam naprawdę na imię Antek. Antek, i co ty tam robisz na tym YouTubie? Ale co nagrywasz? Będę nagrywał różne rzeczy. Różne rzeczy będziesz nagrywał. Ale co? Na przykład zabawy czy co? No nie, będę nagrywał, jak będę grał. Aha, na komputerze, tak? W gry komputerowe. Czy w piłkę? Na telefonie. A, no widzicie. No, czyli to jest taki kanał o grach, jak widzicie. Dobrze. Kochani. Ja to
Tutaj nasze dziewczyny oczywiście mają swoje kanały, które zapewne widzieliście już niejednokrotnie. Misia i ja na kanale opowiada różne fajne swoje przygody, które spędza razem ze swoimi rodzicami. Rodzice też są tutaj Misi z nami. Matylda również ze świata Matyldy ma swój kanał, gdzie pokazuje różne fantastyczne rzeczy i wszystko to, co ją fajnego spotyka. Everyday Alice to samo. Dziewczyny, wy macie dopiero początkujący kanał, tak? I co? I co masz, Lenka, na swoim kanale? Podróżuję. Podróżujesz. A ty, Alicjo? Różne challenge. Różne challenge. Dobra. Podchodzę teraz. Cały czas, moi drodzy, mieszane są te nasze slajmy. Michalina, a ty na kanale najczęściej co pokazujesz? No jakieś historyjki, challenge. Historyjki, challenge i co jeszcze? No i takie różne inne zabawy. Super, bardzo fajnie. A Matylda, ty co masz najczęściej? Challenge i zabawki różne. A powiedz mi, z kim jeszcze występujesz, bo ty często z kimś występujesz? Z siostrą. Jak ma siostra na imię? Kalinka. Kalinka jest tu gdzieś z nami, na pewno jest, tylko jest malutka jeszcze, więc się schowa. O, zobaczcie, tutaj już powoli zaczyna się robić, więc tego slajma już powoli będziemy mogli dawać wam takie malutkie miseczki, dzieciaki. Zaraz to sobie podejdziecie. Ale ja teraz będę robił kanał ten gamerski. Ja teraz będę robił ten kanał. Widać, że tutaj pan Michał jest specjalistą od slajma, tak. Jest taki moksirowski specjalista od slajma. A mogę ja też pomóc? A mogę ja też pomóc? A mogę pomóc? Tutaj są jeszcze cztery do Zobaczcie, drugi slajm też już powoli się zawiązuje. Kochani, tylko teraz tak, za chwileczkę podejdziecie sobie tutaj, mamy trochę miejsca, więc na pewno każdemu tego miejsca starczy. Rodziców proszę, żeby się cofnęli troszeczkę do tyłu, dzieciaki puścimy do przodu. I tylko nie możemy nigdzie oddalać się z tymi naszymi talerzykami, dobrze? Później każdy z was otrzyma slajma do domu. Będziecie sobie mogli wziąć tego slajma. Zobaczcie, będziemy mieć cały basen, więc naprawdę starczy dla każdego. Ku uciesze rodziców możemy dać jeszcze ten cały basen z tym slajmem. Także tylko musimy rozprowadzić te procedury. Ja wam już rozdaję powoli. Cofnijcie się, kochani, cofnijcie się do tyłu. Do tyłu, do tyłu, bo tutaj musi być miejsce. Cofamy się, moi drodzy. Cofamy się, kochani, do tyłu. Cofamy się, jeszcze się cofamy. Cofnijcie się, kochani. Cofnijcie się, bardzo was proszę. Dopóki tutaj nie zostaną rozmieszane chociaż troszkę, później wy będziecie je rozrabiać swoimi rączkami. Za głośnik się. Dziewczyny, o, zobaczcie, już tutaj, jak widzicie, no, zapytam specjalistek, jak myślicie, jaka konsystencja? Jest bardzo dobra. Bardzo dobra, Michalina mówi, że bardzo dobra. Matylda? Bardzo fajny. Bardzo fajny, dobra. To ja mam teraz prośbę, dziewczyny. Teraz wy będziecie rozkładać tego slajma po troszeczkę do miseczek i rozdawać dzieciakom, dobra? A dzieciaki, słuchajcie, będziemy tutaj podchodzić. Mamy tutaj trochę miejsca. Poczekajcie jeszcze, nie? Poczekajcie jeszcze chwileczkę. Tylko pamiętajcie, ten slajm musi później trafić z powrotem do naszej ogromnego basenu. Dobra, poczekajcie, tu rzeczywiście pan Jakub nam też podpowiedział i pan Grzegorz, że najpierw musi trafić slajm do wielkiego basenu,
żeby sprawdzić, czy na pewno tyle kilogramów, ile tutaj zaoferowaliśmy, że będzie ponad 150, a później każdy z was będzie rozrabiał tego slajma i dodawał do niego różnego rodzaju składniki. Także jeszcze chwileczkę. Mogę wam tylko pokazać, że już nie jest źle. Zobaczcie. Ale ja teraz będę robił ten gamerski. Jak widać, pan Michał bardzo często robi slajma w domu, dlatego został tutaj specjalistą. Wyobraźcie sobie, także jakbyście mieli jakieś pytania, z czego można stworzyć takiego slajma, w jaki sposób go ułożyć, to tutaj pan Michał, ten w tej bordowej koszulce z brudką, na pewno państwu doradzi. A mogę ja też pomóc, pani Marto? Pani Marto! Zaraz, moi drodzy, przeniesiemy tutaj ten basen. O, to już jest okej. Okay. Odchodzi od rąk? Trochę. Tak, jeszcze trochę? Podnieś, Alicja, do góry ręce. O, zobaczcie, dziewczyny, spróbujcie, czy... Pięknie. No, już jest. Na razie jest biały, ale mamy dużo barwników, mamy dużo różnych dodatków. Słuchajcie, oczywiście ten slime zrobiony jest z produktów, które w żaden sposób nie zagrażają dzieciom, więc tutaj ostrożnych rodziców od razu uprzedzam, że proszę się nie denerwować. Wszystko jest tutaj pod kontrolą. Cofnijcie się, kochani, zaraz będziecie robić. Cofnijcie się, bo tutaj wejdziecie na panu i nie pobijemy rekordu. A pamiętajcie, że najważniejszą częścią jest tutaj, żeby pobić rekord. Cofamy się, kochani, cofamy się za barierki tutaj. Cofamy się za barierki, cofamy się. Cofnijcie się troszeczkę, jeszcze się cofnijcie. Kochani, na pewno każdy z was tutaj do nas dojdzie. Tylko rzeczywiście musimy najpierw spróbować, jak to będzie wyglądało w naszym basenie. Dobra, dziewczyny, sprawdźcie teraz ten, czy się nadaje. Drodzy państwo, są też dziennikarze, widzę tutaj wśród nas, obserwują bacznie, czy uda nam się pobić rekord. Ale to jest mało. Ja kocham to.
Dobrze, słuchajcie. Pani Grzegorzu, jak? Konsystencja dobra. Jak myślicie, dzieci? Tak. Dobra konsystencja tego slajma? Tak. Dobra. Myślę, że dobra. Słuchajcie, to my powolutku... Aha, jeszcze tam. Pani Michała, jak w tym trzecim? Miesza się. Miesza się. No to dobrze, że się miesza. Dobrze, kochani, my powoli przygotowujemy basen. Trzeba mieć dosłownie, moi drodzy, oczy dookoła, głowy. Różne niebezpieczeństwa czyhają. To jest basen! Dobrze. Dobra. Kochani, teraz musimy się rzeczywiście troszeczkę cofnąć. Ręka, chodź tu, chodź. Rozsuńcie się na prawo. Ręka. Chodźcie tu za czasem. Ręka, chodź tu, chodź. Musimy teraz, słuchajcie, technicznie przelać tego całego slajma. Do naszego basenu. Nie musimy się teraz troszeczkę cofnąć. Cofnijcie się troszeczkę, bardzo was proszę. Stańcie sobie tutaj, cofnijcie się tak, żebyśmy mieli dostęp. O! Jedna część slajma. Tylko pamiętajcie, że wszystko, wszystko dokładnie musi zostać. Dziewczyny może pomogą rękami, co? Michalina z Matyldą, dziewczyny, pomóżcie tutaj, żeby wyciągnąć wszystko to, co jest w tej misie. O. Tutaj muszę znaleźć jakąś asystentkę. Będziesz moją asystentką? Dobrze, podtrzymacie, dziewczyny, bardzo was proszę. Podtrzymajcie na chwilę. Słuchajcie, najważniejsze, że konsystencja jest prawo odchodzi od misy. No właśnie, dobra. Zostałam ureczona właśnie slajmem. Mogę się do kogoś przytulić. Kochani, cofamy się jeszcze troszeczkę do tyłu. Cofamy się, ponieważ tutaj pan Jakub musi sprawdzić, czy dokładnie wszystkie procedury zostały zachowane, więc musimy się troszeczkę cofnąć. Kochani, cofamy się, cofamy się. Bardzo was proszę, na pewno każdy z was... Cofnijcie się, kochani, musimy się troszeczkę cofnąć. Musimy się troszeczkę cofnąć. Drodzy Państwo, tutaj dziennikarze proszą, ponieważ jest to ogromne wydarzenie w Szanowie, żebyście drugą partię kleju przelewali w tę stronę, w stronę Telebimu. Ponieważ tutaj bardzo dużo jest dziennikarzy z różnych mediów, więc proszę. Pani, cofnijmy się troszeczkę, bo za chwilę wejdziemy tutaj na panów, a pan musi naprawdę, pan Jakub tu ma bardzo trudne zadanie, bo musi ocenić, czy rzeczywiście naprawdę uda nam się pobić ten rekord polski. Na razie pierwsza część slajmu jest dopiero w naszym basenie. Zostały nam jeszcze dwie misy. Dziewczyny już tutaj dobrze... Poprosimy pana Grzegorza jeszcze tutaj. Kochani, cofnijmy się troszeczkę, bardzo was proszę.
Dzieciaki moje są z miseczkami? Są, dobra. Stójcie dziewczyny, będziecie zaraz nam tutaj pomagać. Przelewamy kolejną. Jest prośba, żeby robić to w stronę tutaj, gdzie jest kamera. Jak widzicie, pan Michał znakomicie sobie radzi ze slajmem. Specjalista od slajma. Oglądacie go? Słuchajcie, tak na oko widzę, że jest... Przepraszam was bardzo. Kochani, cofamy się, bo pan Jakub tutaj mi sugeruje, że nie może nic ocenić, ponieważ jest was tutaj tak dużo. Cofniemy się. Udało wam się, widzę, staranować wszystko, co tutaj przygotowaliśmy jako ochronę. Cofnijcie się, kochani, cofamy się do tyłu. Do tyłu się cofamy. No, do przodu się raczej nie możemy cofnąć, ale kto by chciał, to... Cofniemy się do tyłu, moje asystentki są. Trzymacie miseczki, dajcie mi parę. Trzymajcie, jeszcze nie rozdajecie. Dziewczyny to zaraz będą rozdawać. I słuchajcie, jest ostatnia partia. Slajma jest już w naszym basenie. Jakub będzie sprawdzał z polskich rekordów, będzie sprawdzał, czy rzeczywiście odmierzał, mierzył gęstość. Sprawdzał slajma delikatnie rękami. Słuchajcie, dziewczyny, a może byście tak podniosły trochę, co? Nasze youtuberki. Podnieście go tak do góry, posprawdzajcie, czy akurat na pewno konsystencja jest odpowiednia. Do góry, wysoko do góry, słuchajcie. Fachowym okiem sprawdźcie, czy rzeczywiście na pewno. Słuchajcie, i teraz tak, ja oddaję już głos panu Jakubowi. No więc tak, wszystkie produkty, których tutaj użyliśmy, zostały zużyte, więc jakby na pewno przekroczyliśmy tą magiczną granicę 97,4 kg. Mamy 150 kg na 100%. No drodzy państwo, jakieś brawa się nalewa. Także mamy rekord Polski. Natomiast tutaj moje asystentki twierdzą, że slime ma bardzo dobrą konsystencję i świetnie się oddziela, więc myślę, że wystarczy go teraz pokolorować i zabrać do domu. Słuchajcie, ogromne, ogromne brawa. Jeszcze raz jakiś może okrzyk. Hip, hip. Ura! Hip, hip. Ura! Hip, hip. Ura! Udało nam się pobić kolejny rekord. 150 kg największego slajma. Słuchajcie, jest tutaj w tej chwili przed nami. Panie Jakubie, oczywiście dostaniemy certyfikat potwierdzający. Oczywiście certyfikat dostaniecie państwo, jak tylko przebije się przez tłum przybyłych tutaj dzieci. Dobrze, panie Jakubie. Natomiast ja wiem, że dzieci czekają najbardziej w tej chwili na to, żeby dostać, otrzymać do rąk tego slajma. Ja mam taką prośbę. Moje asystentki od miseczek, jesteście tu gdzieś? Jesteście. Chodźcie tu bliżej nas. Przepuśćcie je. Chodźcie tutaj.
Ja dam miseczki tutaj naszym youtuberkom. Michalinka, trzymaj trochę miseczek. Daj też tak Matyldzie. Tutaj dziewczyny też pomogą. I one, dziewczyny, będą nakładały i rozdawały wam tego slajma, dobrze? Po troszeczkę, tak, żeby dla każdego starczyło. Słuchajcie, jest nas bardzo, bardzo dużo. A ja za chwileczkę będę dawać tutaj... Lidia będzie tutaj podawała miseczki i rozdajemy dzieciakom. Dziewczyny rozdają tutaj, nasze youtuberki rozdają dzieciakom, tylko ja bardzo was proszę, kochani, nie pchajmy się na nie, bo za chwileczkę je zepchniemy stąd, tak? Słuchajcie, kto już otrzymał slajma, może sobie odejść, ponieważ barwniki i różne posypki będą rozdawane później. Później przeze mnie osobiście ja będę dosypywać, więc dajemy, słuchajcie, na razie sam slajm. Rozróbcie go jeszcze dobrze, bo on jeszcze może mieć inną konsystencję. Przepraszam, kto już ma slajma, cofa się do tyłu. Cofnijmy się, dziewczyny, bo tutaj dziewczynki za chwilę... Ja mam prośbę. Zuzia, mam prośbę, żebyś ty tutaj trochę popilnowała, co? Zuzia, stańcie sobie, dziewczyny, tu. Cofnijcie się. Dziewczynki, jak już mamy, to uciekamy z tym slajmem. Cofnijcie się do tyłu.